watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me, drift into places I should leave. So close to the edge of something so perfect, we were too scared to take the leap. I'm missing the way. Siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj dzień 8 maja. No i jesteśmy oczywiście na rzepaku. Jak widać na załączonym obrazku, żółciutko, pięknie. Generalnie tak, jedziemy z drugim zabiegiem, z drugą grzybówką tej wiosny, czyli tutaj zabieg na tak zwane opadanie płatków. Zabieg tutaj ma na celu ochronę fungicydową. Głównie przed zgnilizną twardzikową, która w zeszłym roku zjadła swoje żniwo na wielu plantacjach rzepaku, gdzie po prostu rzepak się później poprzewracał i stąd też między innymi nie było plonów. A także no, chronimy tutaj przed czerniami krzyżowych. To jest tutaj jakby to, ochrona fungicydowa jako preparat do ochrony, środek do ochrony. W tym roku jedziemy piktorkiem, pół litra standardowo. Generalnie w zeszłym roku było czyściutko, rzepak do samych żniw był zielony, łodygi były zielone. Gdyby nie palenie, no to po prostu nie dojrzałby tak jak powinien. No i co? I pół litra piktora, do tego 0,6 Proteusa. Proteus w celu zwalczenia szkodników łuszczynowych, chowacz podobnik i pryszarek kapustnik. O tak, się zakręciłem. I dodatkowo zdecydowałem się na dodanie Optisilu, czyli krzemu. Optisil ma w składzie krzem. Optisil z Intermagu. Dlaczego Optisil? Dlatego, że tak jakoś w sumie w ostatniej chwili się na niego zdecydowałem. Jeszcze tutaj ogarnąłem sobie towar drogą wysyłkową. Zamówiłem z Allegro, bo nigdzie nie miał na bieżąco, żebym chciał na szybko. I po dwóch dniach dostałem tutaj Optisila. Oczywiście dawką pół litra jedziemy. Dlaczego ten Optisil? Dlatego, że w zeszłym roku, przyznam się, miałem kontrolkę. No już chyba wam o tym wspominałem, mówiłem. Miałem 2 hektary opryskane w fazie zielonego pąka przed przymrozkami. I do samych żniw ten rzepak był wizualnie zieleńszy, mocniejszy. I mówię, no teraz tyle się mówi o tym krzemie. Spróbuję na płatek, bo można na płatek, no generalnie powinno się nawet 3 razy z tym krzemem, ale spróbujemy chociaż raz i zobaczymy po prostu, czy będzie jakaś różnica. Także tutaj Piktor, połówka, 0,6 Proteus i pół litra Optisilu. No i jak widzicie, rzepaczek z tego nędznego, który tam mówiliście, że słabe są te rzepaczki moje. Może nie jest najmocniejszy, ale jak na ten rok uważam, że jest dobry i nie mogę się tutaj, że tak powiem, nawet pochwalić, że mało jest w tym roku takich rzepaków, na którym tutaj właśnie jesteśmy. To jest akurat no, ta lepsza działka, ale pozostałe też nie odbiegają się, naprawdę wyrobiły masę od gałęzień bocznych. Jest tutaj moja obsada, te 20-25 roślin, które zostało po zimie, bo też się obsada trochę przeżydziła. Niczemu tutaj nie zaszkodziło, rośliny są mocne, krępe. Miejscami jest wysoki, nawet do błotników, więc generalnie rzepaki są w tym roku niższe, znacznie niższe. No i niższa jest atora. Atora jest wizualnie, no kurczę, nie wiem, wygląda jak karłowy rzepaczek. No i co? Jest to moim zdaniem tutaj w rzepaku najważniejszy zabieg. Niektórzy tutaj generalnie takie tam mają swoje poglądy, że taki ładny urósł, to szkoda w niego wjeżdżać, ale
Moim zdaniem tak, na ten moment w rzepaku mamy, załóżmy, nakłady w wysokości 2500 zł i przyszczędzimy sobie nawet te 200 zł na dobry zabieg, tutaj nawet z robakiem już mówię, czy 200 kilka złotych tutaj jeszcze z odżywką. Przyszczędzimy sobie i tracimy tak naprawdę, podejrzewam, że w zeszłym roku, jeśli ktoś w ogóle nie zrobił zabiegu na płatek, to stracił przynajmniej 50% plonu, jak nie 70%. No uważam, że trzeba ochronić to, co do tej pory udało nam się zbudować, pomimo tego, niezależnie od tego, jak to wygląda. Także no, zrobiliśmy do tej pory wszystko, więc i teraz warto tutaj, moim zdaniem, no ten drugi zabieg jest jeszcze ważniejszy. Tak jak w pszenicy mówiłem, że najważniejsza jest ta jedynka, tak w rzepaku uważam, że najważniejszy jest ten zabieg właśnie tutaj na opadanie płatków. No rzepak po prostu musimy ochronić, jeśli nie ochronimy tego, co mamy tutaj, to no będzie słabo. Generalnie tutaj występowanie zgnilizny twardzikowej jest zwiększone w przypadku, gdy mamy wilgotno, gdy jest wilgotno. Na chwilę obecną zrobiło się już u nas sucho, bym powiedział nawet bardzo sucho, bo ostatnio padało gdzieś 2 tygodnie temu, teraz jest no cieplutko, nawet bardzo ciepło bym powiedział. No i co? No i rzepak już potrzebuje tej wody, już na słabszej ziemi, gdzieś tam na jakieś piątce czy szóstce, gdzieś jak tam ktoś ma kawałki. Choć wiem, że nie jest to ziemia dla rzepaku, to już będzie po prostu siadał i tyle. Na czwartej tutaj, tak jak mamy, no to się jeszcze jakoś tam trzyma. Nie można narzekać, ale no przydałby się deszcz. Nadają jakiś tam na piątek bądź sobotę jakieś burze mają przechodzić, ale wiadomo jak to jest z burzą. Raz przejdzie, raz się załapie, raz się po prostu, raz pójdzie kołem, no i co? I nie wiadomo czy popada. Jeśli popada, no to mówią, że tutaj nie popada, to mówią, że ten krzem też działa na roślinę jako taki antystresant, więc no może coś tutaj pomoże. Generalnie o, widzicie, tutaj jedziemy w odmianie kuga. Kuga jest do wysokości budników, więc jest to rzepak, myślę, normalnej wysokości, nie ma tragedii. Widzicie, na tak niską obsadę, jak jeździliście ze mną tutaj w ciągniku, widzieliście to, co pryskam, że ta obsada była niska. Możecie sobie teraz porównać to, jak ten rzepak wygląda. Tutaj jest pąk na pączku, to się wszystko już tutaj posplatało, ciężko byłoby już w nim iść. No i co? No myślę, że jeśli opady będą sprzyjały, no to mam nadzieję, że nie powinno być gorzej jak w roku ubiegłym. A jak będzie, to się okaże, to jest jedna wielka niewiadoma, bo tak naprawdę nie wiadomo, tutaj największym tutaj jakby czynnikiem jest pogoda, na którą nie mamy wpływu. Wiadomo, jeśli ktoś ma lepsze gleby, no to na tych lepszych glebach sobie ten rzepak tam z tą suszą poradzi na dłużej. A jeśli ktoś ma słabe gleby, albo akurat tak przypasowało, że ma rzepak na słabszych glebach, no to niestety, ale tutaj jakby wszystko w rękach pogody. No i co? I tak to wygląda. O, bujnęło, kurczę, muszę uważać, o właśnie. Tak mi tutaj bujało i mam, można powiedzieć, awarię opryskiwacza. Jutro będziemy spawać belkę, pękła mi w jednym miejscu, to tak dosyć znacząco, no generalnie nie można tego pozostawić, jutro przyjedzie ekipa spawająca, no i będzie ogarnięta sprawa. No i jeżdżę generalnie w rzepaku powolutku, 6,5 na godzinę. Mniej go wtedy trzepoczę, łamię, czy jak zwał, tak zwał. Mówię, vloga nagrywam teraz w tej pierwszej, na tym pierwszym polu, póki jeszcze jasno, bo GoPro sobie po prostu nie radzi w nagrywaniu nocą i nic byście nie widzieli, także chociaż teraz sobie tam, no, możecie popatrzeć na to, jak tutaj ten zabieg idzie. Oczywiście 200 litrów wody. Co jeszcze? No, myślę, że za 2 tygodnie będę tutaj planował jeszcze jeden zabieg na szkodniki. Oczywiście o ile będą, jeśli nie będzie presji, to nie będę wjeżdżał, ale generalnie jestem przygotowany. Na drugi wjazd też czeka Proteus. Mówi się w okolicy, że nie ma dużo szkodników. Jeśli ci tam, załóżmy, jeśli rolnicy pozwalczali
naloty chowacza po... No gdzieś przed 2 tygodniami, gdy było go tak dużo, ja po prostu opryskałem tylko kontaktowym. Słodyszek i chowacz spadł na 100%, bo widziałem leżące na ziemi, na górze było czysto, ale wiadomo, naleciał. Opryskałem tylko kontaktowym środkiem, więc no jakby tutaj działanie było tylko chwilowe. Teraz Proteus powinien działać tutaj układowo też, także no widzicie, są takie miejsca tutaj trochę może wymoknięte, trochę zjeżdżone gdzieś tam, jakieś dziury tam minimalne na poprzeczniaku, tutaj stara bruzda tutaj akurat szła, stara bruzda, no po prostu akurat tutaj była zaciągana bruzda, tak tutaj zagnanie na poprzeczniaku wyglądało, no i gdzieś tam minimalne braki są, ale generalnie jest ok. No myślę, że jesteśmy w pełnej fazie kwitnienia. Jeszcze też może dodam, teraz mi się tak tutaj rzuciło. Spadające płatki właśnie są infekcją tutaj. Infekcją grzybobójczą dla rzepaku, także one spadając na roślinę, na części roślin, przyklejają się podczas opadu do rośliny, no i tam po prostu powstaje infekcja, no i po prostu no rzepak, jeśli go nie ochronimy, nie damy mu antidotum, oczywiście mówię, że lepiej zapobiegać jak leczyć, no to będziemy mieli problem. Co do tego, czy będę tam jeszcze coś myślał o jakimś dokarmianiu na zieloną łuszczynę, no mam taki plan, żeby pojechać jeszcze, jak już będzie zupełnie końcówka kwitnienia, na te szkodniki łuszczynowe i chyba spróbuję w tym roku z RSM-em. Zostało mi RSM-u, jeszcze generalnie mam 32 z poprzedniego roku w Mauserze, jeszcze go dolistnie, miałbym zamiar pobudzić, ponoć wytwarza większą masę 1000 nasion. No i co, i tak już chyba dosyć długo dzisiaj tutaj jesteście ze mną. W pszenicy idzie flagówka, także za chwilę będzie film z T2. Zastanawiam się co ze skracaniem, bo zrobiło się naprawdę sucho. Skrócę chyba tylko te najlepsze działki, generalnie najlepsze, tam gdzie jest najmocniejsza gleba, bo pszenica jest ładna wszędzie, ale ryzykowne byłoby, gdybym skrócił na lżejsze i przyjdzie susza. Tutaj mam wsianą pszeniczkę, rzepak dosłownie całkowicie wymógł, już opryskałem na chwasty, minimalnie widzę, że od brzegu coś tam dziabnęłem przy opryskiwaniu, przy zabiegu, ale nic się nie poradzi. Jak widzicie, no rzepak z małej obsady, ale konkretnie się zarósł. Tutaj ścieżki niewiele widoczne są, jeśli bym pryskał na koniec kwitnienia, to tutaj nie byłoby widać właściwie tych ścieżek, by się połączył. Teraz je trochę rozdzielimy, ale one się jeszcze zarosną, także... A jednak coś tutaj warto było zostawić. No i to tyle. Pozdrawiam wszystkich. Aha, i dajcie znać, czy popadało tam u was na południu, bo chyba jeszcze nie, także... Też życzę wam deszczu, aby w ten czwartek czy piątek tam też u was popadało, także... No, pozdrawiam serdecznie, cześć!